No cześć! Dzisiaj mamy koniec lata zimowy, także będziemy sobie świętować, się bawić, grillować i takie tam różne. Nela za dosłownie moment rodzi, bo tam widziałam, że miga jej już ta ikonka, także możliwe, że już w tym momencie wyskoczyło powiadomienie o tym. No i oczywiście wszyscy są w żałobie. Próbowałam znaleźć jakiegoś moda, który by to jakoś, nie wiem, usprawnił, zlikwidował może te telefony, żeby oni nie byli cały czas smutni. Niestety ten mod na dzieciaki może i by zadziałał, bo trochę go potestowałam, natomiast Nela dostałaby 6 dni żałoby zamiast 2, także no kurde, już wolę tak jak jest teraz. Także jakoś może się przemęczymy. Z tego co sprawdzałam, mamy już praktycznie połowę rodzeństwa nieżyjącą, także no, druga połowa też pewnie teraz umrze i w następnym odcinku i może będziemy mieli spokój, że tak to nazwę. Także już lecimy do rozgrywki. No właśnie, tak jak podejrzewałam, tobie już się zaczął tutaj poród, także już zostaw tutaj młodego i chodź tutaj nam urodzić. Chłopca mamy. Dobrze, losujemy imię i jest Max. Także będzie sobie Max, bo Maxa nie było. I jeden dzieciak. Także cecha płodna, coś tutaj nie podziałała. Dobra, to od razu go nakarmimy, poprzytulamy, pokołysze... No co nie możesz, co nie możesz? Kto tam znowu idzie do tego dziecka, że co? Nie wiem, coś jej się tak chyba za wcześnie kliknęłam i ona coś tutaj się blokuje. Oczywiście, telefony... Ledwo zaczęłam, już nas tu atakują, słucham, no kto? Amelia, dobrze. Znaczy w sensie niedobrze, ale no rozumiem, przyjęłam do wiadomości. No właśnie, mamy koniec lata, właśnie nam wyskoczył, także mamy grillować, bawić się w wodzie, mamy pić i mamy mieć imprezowy nastrój. Także zaraz będziemy sobie to wszystko tutaj robić. Może ty byś grilla tutaj urządził? Chociaż może Nela też wcześniej wstanie, bo ja ją wyślę, żeby się trochę wyspała jednak. Bo wszystkie dzieciaki też jeszcze śpią, także niech ona też pośpi sobie. Dobra, Nelciu, już ci wystarczy tego leniuchowania. Jest 10, także ty musisz tam pójść zrobić tego grilla, żeby było co jeść, bo tutaj dzieciaki już co po niektóre powstawały i musiały coś zjeść, bo były bardzo głodne. A chciałabym też, żeby zjedli sobie tego grilla, żeby mieli miejsce na to. Ty widzę też tutaj już sobie wstałeś, to choć się tutaj ogarniesz. My w ogóle nie mamy na chłodne, mamy na chłodne nastawiony termostat, także dobrze. A my mamy bar chyba na dole, co nie? No, tutaj mamy jakiś taki. To ty weź sobie przyrządź ulubionego drinka tak ze 3 razy. Bo na razie nie jesteś w ciąży, to tam możesz sobie pić. A ty chodź może tutaj mrożoną herbatę przygotuj. Dobra, już tam się dospałeś, także chodź. Tutaj sobie zjesz. Teraz się pójdziesz pobawić w basenie albo tutaj na zjeżdżalni. Możesz się jakoś tam do niego możesz oglądać. No dobra, to sobie, chociaż ty jesteś trochę głodny. To w sumie dobrze by było, jakbyś sobie wziął porcję i sobie jadł i sobie oglądał brata tutaj. Nela tutaj skacze, proszę bardzo. O, to chyba miało być na bombę. Chyba, nie wiem. Ale nachlapałaś? No ładnie. Także jak tam wsypiasz ptaszkom ziarenka, to tutaj był jeszcze taki gościu, co tak się jakoś dziwnie nazywał. Gdzie to on tutaj? Tu jest Tucker? Chyba Tucker. Weź go tutaj zaproś. O, ten gość już przyszedł, już tu nawet jest koło Neli. Dobra. To przechodzimy do ataku. Dobra, idźcie się w krzakach postarać. A czemu nie? Dawno nie było. Zaszalejmy. Dobra, już tak. Gościu sobie poszedł, ale podejrzewam, że ty jesteś jednak w tej ciąży, no. O, Franciszek chyba przyszedł. No, Franciszek. No to może zaraz w sumie cię możemy powitać, tak. Jak przyszedłeś, to cię zaprosimy do środka, no. Nie będziemy tacy. Właśnie, jesz za dwoje, to bardzo fajnie. Dzieciak, nie, ty do kołyski nie. Ty weź wsyp mydło i idź się tutaj ślizgać, a może nie. Ty z tym młodszym urządzicie sobie z Mikołajem tutaj bitwę na balony wodne. A ty się tutaj zajmiesz tym młodszym rodzeństwem. O, to nieźle w niego rzucasz.
No naprawdę. Dobra, bo wiecie co, wam już tutaj nie idzie troszeczkę. Chodźcie już tutaj ten do domu. Siądźcie sobie. A, ty dzieciak. Ojejku, ale brudny. Kurczę, ty cały dzień tutaj chyba siedziałeś i wbijałeś te umiejętności. Ja się wszystkimi innymi tymi zajęłam, a tobą nie, przepraszam. No to twój starszy brat tutaj ci zaraz ten pomoże. Możesz skorzystać sam, no to sobie skorzystaj. Okej, mamy koniec lata, w sensie, że skończył się całkowicie, w sensie lato się skończyło i dla wszystkich święto było bardzo udane, z wyjątkiem kogo tam? Oskara, który teoretycznie, no on ignorował wszystkie tradycje, bo jest toddlersem i nic praktycznie nie mógł robić, ale gra twierdzi, że no to święto nie należało do udanych dla niego. Ogólnie Oliwcianom tutaj lata i nawiedza wszystko. Miała ochotę się ukazać, ale teraz to chyba już poszła? Nie, tam coś robi, nie wiem co. Biega wokół domu. Ona chyba coś sprząta. Drinka ma chyba. No dobrze. No proszę, mamy dzień nowej umiejętności. W sumie widziałam, że to święto się zbliża i stwierdziłam, że a dobra, tutaj to możemy sobie takie zrobić. A ty ciasto będziesz jadł, tak? Świąteczne. Nie wiem, czy ten tutaj też nie je ciasto? Oczywiście, że no. Mama nie patrzy, to można ciacho na śniadanie schrupać. No czemu nie? No i co? I się nie najadłeś tym ciastkiem, widzisz? I musisz wziąć drugi... a ty, klopsem to ty się przejesz. Także jak już się uparłeś na to ciastko, to słuchaj... Aha. Bo tam teoretycznie są świeczki. No, klasyk. Dobra, ty już możesz skończyć oglądać tutaj i weź się uspokój trochę. A chłopakom jeszcze trzeba tutaj jakieś te umiejętności powbijać. Czego ty masz najmniej motorycznych, także pójdziesz sobie tutaj bawić się drabinkami. Ty w sumie masz wszystko na bardzo podobnym poziomie i mógłbyś społeczne wbijać. Także pójdziesz sobie tutaj z bratem tam zaraz pogadać. W sumie tamten wbił już trzeci motorycznych. To może ty też tutaj idź się bawić tymi i też sobie te motoryczne wbijaj. A ty, Nela, tutaj musisz do tego gościa zaatakować i poprosić o pozostanie przyjaciółmi. Dobra, już z nim nie rozmawiaj. Po prostu idź coś zjedz. I może ty byś tą umiejętność jakoś sobie ogarnęła. Nie wiem jaką. Może śpiewanie? Chociaż jak jest pewna siebie, to charyzma, by jej dobrze poszła. W sumie ma tutaj niewiele, także spróbujemy z tą charyzmą, może się uda tutaj. To sobie potem weź ćwicz przemowę. Tobie ile jeszcze z tej umiejętności zostało? No tak coś słabo tutaj wbijasz, bawiąc się w tym. Lepiej chyba na drobinkach ci idzie, coś mi się wydaje. A może byś się pochuśtał tutaj? Co? Ten, Patryk. Patryk jesteś, nie? Patryk, dobrze, jeszcze pamiętam imiona dzieci. To od huśtania też ci ten motoryczny tutaj wzrastają? Dobra, to i twój brat się tutaj pójdzie i pochuśta. Aha, ty już stwierdziłeś, że już nie chcesz, tak? Dobra, to rób co chcesz w sumie. Nela sobie właśnie przed chwilą osiągnęła 10. poziom gotowania. Także teraz może sobie wykwintnym gotowanie rozwijać dalej. Bo ma dopiero na pierwszym poziomie, ale nadal jej tej umiejętności nie zalicza. Chyba dlatego, że to musi być cały może punkt. O, jest. Przy wykwintnym gotowaniu jej się zaliczyło. No to dobrze. Trochę umiejętności sobie powbijała. Także jak tam skończysz to gotowanie, to po prostu idź sobie spać. Okej. Ty masz już trzeci poziom myślenia, komunikacji. Także jeszcze poruszanie i wyobraźnia nam tutaj zostały. To może twój brat ci tutaj, chociaż twój brat też jest troszeczkę zmęczony, więc chyba będziesz musiał sam sobie wbijać. Niestety. Bo brat idzie jutro do szkoły, także niech on pójdzie i się wyśpi. Tutaj widzę, że chłopcy już padli i poszli spać. No dobra, ja już ich zostawię, niech sobie śpią tam rano, o siebie trochę bardziej zadbają. Ty tutaj jeszcze weź obejrzyj jedną książkę. Bo ci w sumie całkiem spoko mu tutaj się podwyższa ta wyobraźnia, jak on sobie sam ogląda te książki, nawet chyba szybciej niż jak tabletem. Także ten, tutaj zaraz sobie wbijesz i zostanie nam tylko poruszanie. To się najwyżej brat z tobą pobawi.
O, proszę bardzo, mamy trzeci poziom, także ty idź sobie już spać. Idź właśnie, bo jesteś już tutaj wykończony. A ty jak nam nalazł z tym z ciążą? 21 godzin do trzeciego trymestru i za 5 godzin tutaj to malutkie nasze stanie się toddlersem. Właśnie dostałam osiągnięcie, jak utrzymać neutralność emocji. Ale żaden sim nie był pogodny przez 48 simowych godzin z rzędu na bank. Nie w tej rozgrywce. Ty musisz niestety wstać, bo tutaj widzę, dziecko cię potrzebuje. A, brudna pieluszka chyba po prostu i dlatego. W sumie on zaraz będzie miał urodziny, nie? No, 3 godziny. No dobra. No i Max ma urodziny. Także jak sobie tam zjesz, to pójdziesz go tutaj postarzyć. Ma blond włosy. No kurczę, ale mieszanka, co nie? Wygląda chyba dokładnie tak, w sensie karnacja właśnie kolor włosów ma po tym, po swoim tatusiu. Także no ładnie. Tutaj odziedziczył. Widzę, że chyba już ty sobie... Aha, mamy dzisiaj Halloween. Czy to święto jest dniem... Kurde. I oni mi teraz nie pójdą do szkoły. Ach. Chyba, że to zmienię teraz i może pójdą. Tutaj mamy jakiś noc szaleństw, to tego nie chcemy. Sobie na szybko ogarnę te święta. Może jednak pójdą do tej szkoły. No niby mają już za 2 godziny, co nie? Także zobaczymy, jak to im wyjdzie. To tak w sumie możemy tutaj powiesić dekoracje. O. Jak pięknie. Dobra, i jeszcze przed szkołą w sumie moglibyście się wszyscy tutaj poprzebierać. Niestety dla dzieci są tylko 2 kostiumy, co strasznie po prostu jest słabe. To ty jeszcze możesz założyć kostium listonosza. Aha, czyli widzę, że z kiełbaską nadal tak się dzieje, że kostium kiełbaski po prostu nie działa i oni sobie losują jakiś strój. Także no właśnie tak to wygląda, słuchajcie. Nelcia też by się mogła przebrać. Maskotka Lamorożec, czemu nie? Bo ty chyba się nie możesz przebrać, chociaż ty masz teoretycznie... Też możesz? Ej, no bez kitu. Małe dziecko ma 3 przebrania, dziecko ma 2 przebrania. Jak oni tak mogą? Aha, to widzę, już sobie użyłeś tutaj pieluszki. Dobra, weź wstawaj. Damy ci zaraz tutaj jeść. Dzieciaki idą do szkoły. Dzieciak jest choinką, ale słodkie. Patrzcie na to. W sensie wiem, że w kasie normalnie też jest to dostępne, ale no. Ojej. To za co ty byś mógł się przebrać w takim razie? Zaraz zobaczymy. Może za potwora? Weź się spróbuj przebrać. To ty jak się przebierzesz, to będziesz sobie tutaj może, nie wiem, układał, a potem sobie pograsz w grę. A jak wróci twój brat starszy, to się z tobą pobawi. Aha, potwór to jest ta po prostu piżamka potwora, tak? No dobra, jak chcesz, to sobie... Nie baw się, dzieciak, proszę cię, no. A jaka cecha ci się w ogóle wylosowała? Może jesteś niezależny? Nie, żywe srebro, okej. Czyli nie możesz sam skorzystać. Nela by była do tego potrzebna. W sumie. Dobra, to chodź potem tu podejdź. Nie wiem, skorzystaj z okazji. I co tam? Pogorszenie oceny jest super. No ale oni mają zdobywać tutaj, ale i tak ma ten awans, będzie miał, w sensie poprawi sobie ocenę. Weź tu pomoc z nocnikiem, zrób. Okej, Patryk wrócił do domu ze szkolnym projektem, poprawił oceny, Mirosław swędził te naczynia brudne. Mirosław też szkolny projekt, poprawił oceny i Mikołaj szkolny projekt i nie poprawił ocen, ale on tam był chyba czwórkowy i dopiero to jest jego pierwszy dzień w szkole. I ty chyba projekt już tak, już robiłeś projekt, także w sumie tego drugiego chyba już nie będziesz robił, bo po co? Także wy mi dajcie wszyscy te projekty tutaj, nie pracę domową, chociaż ty to chyba już ten jesteś gotowy do odstrzału, no właśnie, a ty jesteś gotowy właśnie też, żeby stać się nastolatkiem, a ty jeszcze sobie trochę tutaj pobędziesz. Także w sumie mógłbyś tutaj poczyścić te nocniki i tutaj nam trochę pomóc. Ty tam widziałam, no właśnie, jesteś strasznie spięty. To rzeczywiście idź sobie, poskacz tutaj do basenu. Korzystaj, póki jeszcze jest w miarę ciepło, a nawet gorąco. Ty masz mieć urodziny, to tak w sumie przydałoby się od razu tobie tutaj zrobić, żebyś sobie już tam... Tylko ja nie wiem, czy my w ogóle mamy ciastko.
Mamy, dobra. To zaraz tutaj przyjdziesz i sobie zmuchniesz świeczki. Tutaj ktoś bierze jeszcze ten makaron? Nie, chyba już ten, co miał wziąć, to sobie wziął. Także ty chodź tutaj sobie wypowiedz życzenie. Ty też już całkiem tam spoko masz tą zabawą, też chodź tutaj podejdź, też sobie wypowiesz życzenia. Ty chyba tam idziesz. Aha, komputer. No nie, 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 kolego mój drogi. Jak już to coś, chodź tutaj zjedz. Także tutaj patrzymy, jak Patryk. Patryk dorasta, okej. Tak, jeszcze sprawdzę. Tak, na pewno wszystko, dobra. Także weź dodaj świeczki urodzinowe. Zaraz pójdziemy sobie do kasa. I chodź teraz ty tutaj, zmuchnij świeczki. Ty od razu będziesz odrabiał pracę domową. Wiesz co, wolałabym, żebyś coś tutaj zjadł na przykład, nie? O, co mi tak kamera wskoczyła przez chwilę. No dobra. Dobra, o, właśnie. Już sobie wbiłeś, dobra, to już nie trzeba. To chodź od razu zrobimy ci tutaj urodziny, żebyś mógł tam o siebie zadbać. Sam, w miarę. Typu wykąpać się i sobie z kimś tam może pogadać. Ty idziesz, ty też miałeś tutaj podejść i chciałabym, żebyś tutaj pomógł bratu zmuchnąć świeczki, wiesz? Tylko jeszcze sprawdzę wszystko, wszystko. Nawet korzystanie z nocnika ma na trzecim poziomie. No to dobrze. Dajesz, dorastasz, chłopie. Geniusz nam, tutaj mały geniusz nam wyrósł, słuchajcie. Dobra, to geniuszu, idź coś zjedz. Ej, a tu więcej rzeczy nie stało? Przypadkiem jakieś garnki albo coś takiego? Stało tutaj przecież. Przecież ja tu więcej stawiałam. Ej, dlaczego mi się to usunęło? Ty nie idź spać. Nie, nie, nie. Chodź. Skaczemy wszyscy do kasa. Także skończyłam przebierać chłopaków, bo w zasadzie to mamy samych chłopców teraz tylko. Nela jest jedyną tutaj kobietą. Także tak prezentuje się nasz Patryk, który właśnie stał się nastolatkiem. I powiem wam szczerze, że przystojny jest. Ma, no, dobrze wygląda, dobre ma geny. Tylko ma strasznie malutkie stopy. Po prostu jakich butów bym mu nie próbowała założyć, to i tak wyglądają na strasznie małe te stopy, więc no cóż, było ciężko, ale jakoś się udało. Także mamy strój codzienny, mamy strój oficjalny, mamy strój sportowy, mamy do snu, mamy na imprezę, mamy do pływania, mamy na gorącą i mamy na zimną pogodę. Dobra, dalej mamy tutaj Maxa, który stał się toddlersem, a tobie nie dałam rzęs, albo ci się usunęły, nie wiem. I właśnie tak się prezentuję. I w poprzednim odcinku mówiłam, w sensie się chyba tak na głos bardziej zastanawiałam, czy może by tym toddlersom i dzieciom po prostu nie ustawiać strojów codziennych, piżamy i jakiegoś tam stroju na ciepłą czy na zimną pogodą. I zgadnijcie, co zrobiłam. Ustawiłam im wszystkie. No bo czemu nie? Także mamy codzienny, mamy oficjalny, mamy do snu, mamy na imprezę, do pływania, na gorącą i na zimną pogodę. Tutaj mamy Mikołaja i on w zasadzie w poprzednim odcinku chyba się stał tym dzieciakiem, no. I czy ja ci ustawiłam stroje wszystkie? Oj, chyba nie. No, bo temu tutaj Mirosławowi ustawiłam potem te stroje, a ty masz chyba tylko codzienny i masz tylko piżamkę. Już dobra, i tak niedługo pójdzie jeszcze ze 2-3 razy do szkoły i stanie się nastolatkiem, więc nie wiem, może potem poza nagraniem jeszcze to zrobię, ale zobaczymy. W każdym razie mamy też Oskara, który stał się teraz dzieckiem i kurde, też wam powiem, że no, ma wygląd chłopak. Tak bardzo tajemniczo, te oczy takie zielone. Mam nadzieję, że wyrośnie z niego też przystojniak. Także mamy oficjalne, mamy sportowe, mamy do snu, mamy na imprezę, mamy tutaj do pływania, mamy na gorącą i na zimną pogodę. No i został nam Mirosław, który w zasadzie się wyprowadza teraz w tym odcinku, także ostatnie zbliżenie na niego. I jemu po prostu doustawiałam resztę stroi, w sensie niektóre to są gotowe style po prostu, bo on właśnie w poprzednim odcinku stał się tym nastolatkiem, ja mu ustawiałam codzienne i tutaj do snu mu ustawiałam tylko i chyba na ciepłą pogodę, a całą resztę teraz mu ustawiałam, także mogę wam tutaj pokazać, jak to się właśnie mniej więcej prezentuje. Także no. No to co, to ja wyprowadzam Mirosława i zobaczymy, co tam mamy jeszcze do roboty z tymi dzieciakami. No dobra, to jesteśmy z powrotem. Mirosław już się sobie mieszka sam. Ty to chyba tylko tutaj, chociaż ty to mógłbyś jeszcze dodatkowe zaliczenie zrobić w sumie, ale i tak nie masz umiejętności, to...
to w sumie niech on sobie idzie spać po prostu i tyle. Ty chyba już właśnie poszedłeś spać, ty tam kąpiel i też idziesz spać, a Max sobie śpi, także niech sobie śpi. No to dobra, to ja tu będę czuwać nad Nelą, żeby ona tutaj skończyła swoją książkę, potem możesz sobie pójść coś zjeść. Powiedz mi, jak ty tam z tą ciągą... Aha, już mamy port za, no dobrze. Dobrze wiedzieć. Dobra, dzieciak jest szczęśliwy, ponieważ miał udane, wręcz wspaniałe święto, także wykorzystajmy to, żeby sobie tutaj szybko powbijał myślenie. A potem może zrobimy jakieś inne umiejętności. Chłopaki idą do szkoły, ty to chyba jeszcze... Aha, ty idziesz jeszcze tam do toalety? O, dla ciebie było okropne święto? Ale czemu? Przecież ty się przebrałeś. Miał ten kostium, a potem stał się chyba dzieckiem w trakcie święta i mógł zrobić chyba więcej. I może dlatego. A dla ciebie? Dla ciebie było chyba po prostu udane święto. No dobrze. A to się chłopcy tam... Chociaż ty to... Czy ja wiem? Czy powinieneś się uczyć pilnie? Jak nie masz tych umiejętności? No dobra, niech się uczy pilnie, bo jak się uczył normalnie, to praktycznie nic to nie daje, więc ten niech... Niech się uczą pilnie wszyscy. Ty już tam idziesz, tak? Dobrze, to idź, bo się zaraz spóźnisz. A my musimy w ogóle gdzieś coś poznać, chyba już jakichś gości, bo chyba już nikogo takiego nie znamy, kto mógłby tutaj zostać ojcem. Tak mi się wydaje, że wszyscy już raczej byli. Co może w następnym odcinku się wybierzemy? Gdzieś, chociaż jest ten... O ten gościu i on był chyba mężem Amelii, a Amelia już nie żyje. Co teoretycznie można by tam z nim, tylko no nie wiem co na to nasze drzewko, rodowód. A ty w ogóle ile? 4 dni? Do dorosłej, no dobra. Ja bym ci tutaj, Nela, radziła wziąć sobie tą cechę płodna i wykorzystać ją i urodzić jakieś bliźniaki, trojaczki, wiesz. Bo my tutaj mamy określoną ilość dzieci do urodzenia, a na razie mamy ile? Chyba 8, tak? Dobrze? Sprawdzę sobie. Tak, Max był 8, także teraz jest 9 w brzuchu, no to tak trochę, wiesz, możemy się nie wyrobić, ale zobaczymy, jak to będzie. Zaraz dzieciaki wrócą ze szkoły. O, już masz drugi poziom, to super, to będziesz mógł sobie sam tutaj korzystać, to bardzo nam to się podoba. No jak tam chłopaki? Na dziś koniec ze szkołą, koniec i tutaj Mikołaj poprawił oceny, ale to chyba Mikołaj jest dopiero piątkowy, tak. I musi jeszcze tutaj umiejętność jakąś ogarnąć. Dobra, to niech sobie odrobi lekcję. A potem może... w sumie społeczne masz dosyć i kreatywne masz dosyć wysoko. To może pójdziesz sobie tutaj porysować coś, nie wiem. A ty jak tam? Stoisz na razie, nic nie robisz, dobra. To chodź sobie tutaj coś zjesz. Chodź sobie wyrzucisz zepsute resztki, chodź sobie tutaj pooglądasz programy 10. A, ty też miałeś zdobywać tam umiejętności. Dobra, to możesz się tutaj z pluszakiem trochę pobawić. A ty byś chciał szachy. Wiesz co, ja bym wolała, żebyś ty wziął prysznic. Żebyś wziął sobie jakieś tam resztki do jedzenia. Aha, to ty musisz zdobyć tutaj tylko umiejętność i będzie dobrze. To może rzeczywiście niech on w te szachy gra. W sumie, no... Zabawę sobie polepszy i powinno być spoko. A tutaj miała być bajka na dobranoc i coś nie pykło. Nie wiem, czy młody idzie sam spać? Nie, chyba Nela go położy, tak mi się wydaje. A może nie? Antoni? Aha, Antoni nam sprząta, dobra. No weź poproś o tą bajkę, bo ty jesteś już padnięty. Nela też zaraz o, będzie padnięta i zaraz w ogóle ten się wykąpał? Się chyba wykąpał już, to dobrze. No i jak się wypłakuje tutaj na tym misiu. O. I tak się będziesz bawić, bo jesteś smutny? Tak? Aha, wysmarkał się w ogóle w misia, co ty idziesz zrobić? Reaguj na pierwszy śnieg. A to śnieg spadł? Ale że gdzie? A, rzeczywiście, pada, no. O, jak fajnie. W jesień, nie? Przed chwilą jeszcze było, że gorąco, teraz w ogóle zimno. Albo jest tajemnicza pogoda i chyba dlatego. No. I się ucieszył. Poprawił mu się troszeczkę humorek. No dobrze, no. Dobra, ty weź sobie skorzystaj. Przydałoby ci się z kimś pogadać w sumie. To może ty weź się pójdź zdrzemnij, a potem sobie odrobisz lekcję i z kimś tam pogadasz w sumie.
I tak będziesz już tutaj ten zrobiony. Ty tam też te umiejętności wbiłeś, to też idź sobie tam zadbaj o siebie i też chyba musisz lekcję odrobić, co nie? No, a dodatkowe zaliczenie, no dobra. A ty będziesz tutaj cały czas kuł sobie logikę. No i dobrze. Ty będziesz chyba jeszcze długo, długo spać. Nela też będzie spać i potem chce, nie pójdziesz o płoki. A czemu ty drzemiesz? Kobieto, weź idź spać normalnie. Połóż się. Uhu. Zaczął nam się poród. Co prawda chciałam zostawić to na następny odcinek, bo już chciałam kończyć, no ale jak mamy poród, dobra, to idź urodzić. No nie śpi, idź urodzić. Chłopiec, znowu, kolejny, ja nie wiem. Łukasz, Łukasza nie było, dobra. O! Mamy bliźniaki, jest dziewczynka. Iga, Igi też nie było. No to będzie wesoło, wam powiem. Ale ja się bardzo cieszę. Czyli mamy oficjalnie dziesiątkę. Ej, a gdzie tą drugą kołyskę pyknęło? Aha, tutaj, dobra, to ja sobie to potem przestawię. Tylko ty, Nelciu, to idź ty spać, bo ty jesteś troszeczkę zmęczona. Też przydałoby się zadbać o te dzieci, tak w sumie. Nie wiem, ty chyba płaczesz, ty jesteś Łukasz, tak mi się wydaje, bo tu jest druga, tak, to jest Iga, dobra. To weź tam nakarm, weź potem idź tutaj nakarm Igę, skorzystaj i pójdź sobie po prostu spać. Także prawie mamy pełną chatę, co nie? Bo mamy tutaj 2, 4, 6, no 7. Czyli jeszcze jeden sim tutaj. No dobra. Także ja sobie z nią zajdę w ciążę poza odcinkiem. Tam znajdę jakiegoś gościa albo może wykorzystam tego męża Amelii, co tutaj jest. Bo on niedługo chyba umrze, coś mi się wydaje. Bo jest już seniorem od dosyć długiego czasu. Także no, zobaczymy. Jak to wyjdzie w praniu. No dobrze, ale na dzisiaj to by było tyle. Także tak jak mówiłam, w następnym odcinku Nela już będzie w ciąży, bo ja sobie tą ciążę ogarnę poza nagraniem. No i w zasadzie to chyba tylko tyle. Jejku, jak on się biedny męczy, jest taki smutny, że on nie wie w ogóle, jakie ma decyzje podejmować. No nic, ja mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. No i do zobaczenia, do usłyszenia następnych. Cześć!